W 1947 roku na Uniwersytecie w Chicago funkcjonowała taka gazetka Bulletin of the Atomic Scientist i naukowcy zrzeszeni wokół tegoż periodyku wymyślili sobie taką abstrakcyjną rzecz jak zegar zagłady. Bo dlaczego mówię abstrakcyjna? No bo to jest taka umowna nazwa tego, co oni robili, bo ten zegar zagłady to nie był jakiś tam nakręcany budzik, nie wiem, na szafce nocnej chociażby prezydenta Stanów Zjednoczonych lub też Związku Radzieckiego wówczas. To była taka umowna forma określania, taki swoisty papierek lakmusowy tego, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. No i oni tak sobie to wymyślili w 1947 roku, no i wyobraźcie sobie, że stwierdzili, że godzina 12 to jest ta godzina zero, kiedy ma nastąpić wielkie boom, koniec, nie ma nas. No i tak sobie analizowali. W 1949 roku wysłali swojego zegarmistrza, co by ustawił ten zegarek na 11:57. Słuchajcie, 3 minuty do końca czasu, tak, do tego wielkiego boom, apokalipsa i koniec. Dlaczego tak postanowili ustawić ten zegarek akurat w 1949 roku? Ano dlatego, że Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, nasz wówczas wielki, wielki sąsiad zza wschodniej granicy, postanowił rozpocząć pracę nad bronią atomową. I to spowodowało wzrost niebezpieczeństwa na świecie, no i ten zegarek musiał zostać ustawiony tak, żeby wskazywał te 3 minuty do końca czasu. W 1953 roku, za sprawą już nie tylko ZSRR, czyli Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, ale również naszego wielkiego brata, teraz największego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych, ten zegar został przyspieszony o kolejną minutę, gdyż i Stany Zjednoczone, i Związek Radziecki rozpoczęli pracę i jakieś tam testy z bronią termojądrową. Także już szczebelek wyżej. Naukowcy stwierdzili, że hola, hola, tutaj już mamy 2 minuty do końca. No i w końcu i w Stanach Zjednoczonych, w Związku Radzieckim stwierdzili, że chyba rzeczywiście te zabawki są zbyt niebezpieczne. Trzeba coś z tym zrobić. Podpisali porozumienie takie, które częściowo chociażby ograniczały, częściowo zakazywały, a ogólnie rzecz biorąc zakazywały jakichś tam prac nad tą bronią, żeby zostawić to w spokoju, nie ruszać. Po co? Tutaj trzeba coś z tym zrobić. No i naukowcy z Chicago się bardzo ucieszyli. Zegar zagłady znowu został cofnięty, tym razem o 10 minut. To było tak istotne dla tych naukowców, że taki dokument został podpisany, że jednak jedna i druga strona stwierdziły, że zabawy z tymi rzeczami są bardzo, bardzo niebezpieczne, postanowili to ograniczyć. No i to bardzo ucieszyło naukowców, więc cofnęli na 11:48. W 1958 roku Chiny, Francja również przeprowadzają próby z bronią nuklearną i to powoduje przestawienie kolejne zegara. Ten zegarmistrz światła purpurowy przestawił zegara, te wskazówki, na 11:55, 5 minut do końca. W 1959 roku, rok później, te kraje, które już posiadały taką wiedzę, broń i technologię, podpisały układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Ten układ to przede wszystkim był zakaz przekazywania lub sprzedaży tego know-how, technologii, wiedzy i samych tych rzeczy państwom, które tej wiedzy i technologii nie posiadają. Czyli wy już macie, to okej. Więcej dalej tego nie rozprzestrzeniajcie. I tutaj coraz lepiej, bo 11:50, czyli 10 minut. Pamiętacie, w 1949 roku mieliśmy 11:57, potem 58, teraz mamy 11:50, jest coraz bezpieczniej. I znowu jest coraz bezpieczniej, bo w 1972 roku wspomniane już Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich podpisują taki układ SALT
1, czyli układ o ograniczeniu zbrojeń strategicznych, tak? Czyli tutaj no, już się trochę, coraz bardziej się te państwa uspokajają, tak? Że no, już ograniczają i tutaj no, znowu mamy 2 minuty dalej do końca, tak? 12 minut pozostało nam do godziny 0. No ale no, głupi byłby ten, który by się z tego tak od razu cieszył, tak? Jak jest to przysłowie, nie chwal dnia przed zachodem słońca, bo 2 lata później Indie rozpoczynają znowu testy z bronią jądrową i ciach, mamy już 11:51. Znowu podskoczyło 3 minuty do przodu, no bo Indie stwierdziły, że też muszą mieć. W tym czasie do 80 roku, gdzie trwała, wiecie, no, zimna wojna, prawda? No to wszystkie te sprawy związane bardziej z polityką i zbrojeniami i tak dalej, no, spowodowały, iż zegarmistrz z Chicago przestawił znowu zegarek na 11:53. No, swój udział w nastawianiu tego czasomierza miała również Polska. W 1981 roku stan wojenny przecież mamy, prawda? Te wszystkie rozruchy, zamieszki, aresztowania, pacyfikacje. No, za granicami naszymi wschodnimi przebiera nóżkami już Armia Czerwona, żeby nam tutaj wejść z bratnią pomocą. No i tutaj w Afganistanie Armia Czerwona już pojechała z bratnią pomocą i to spowodowało, że między innymi dzięki sytuacji w Polsce Chicago przestawia czas na 11:56, 4 minuty do końca. Ale to jest jeszcze nic, bo przez całe lata te 80. cały czas wyścig zbrojeń, wiadomo, no, ruskie trzaskają tam w Afganistanie, no, Stany Zjednoczone też coś tam robią, nie zasypiają gruszek w popiele, cały czas boją się i się zbroją. No i znowu w Chicago przestawiają na 11:57, znowu 3 minuty do końca. Taki dobry okres no niby dla świata, tak, według tegoż zegara. To jest koniec lat 80., początek 90. Mamy upadek komunizmu, upadek bloku wschodniego. Mur berliński został rozwalony, w gruz berliński się zamienił. No oprócz tego, no, mamy koniec zimnej wojny i to powoduje, że w 1991 roku zegarek jest ustawiony na 11:43. Znowu mogliśmy odetchnąć z ulgą. Koniec świata jest daleki, nie ma jakiegoś tam większego zagrożenia. No ale tak jak już mówiłem, no, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Końcówka lat 90., początek 2000. Wszystkie te konflikty na Bliskim Wschodzie, Europę, tam przecież Irak, Arabia Saudyjska, Kuwejt, no to te wszystkie sprawy, tamten cały kocioł, no w Europie też nie było zbyt spokojnie, spowodowało to, iż w 2007 roku zegarmistrz z Chicago przestawia znowu zegarek na 11:55. Taki dobrym znakiem, sygnałem, jak ja to nazywam, było później, gdy USA rozpoczęło no taką, przynajmniej zaczęło deklarować, że chce coś z tym zrobić i z rozprzestrzenianiem z neutralizacją broni jądrowej, że no chcieli walczyć, żeby ten klimat tak się nie zmieniał, żeby ten nazywany przez Korwin-Mikke globcio, czyli globalne ocieplenie, tak nam nie dawało w kość. No te wszystkie deklaracje sprawiły, że zegar znowu cofnął się o 1 minutę na godzinę 11:54. Ale 10 stycznia 2012, po tym wszystkim, co się działo, że no, tak czy siak, no, nikt nie wziął na poważnie tych deklaracji Stanów Zjednoczonych. Znowu rozprzestrzenianie się broni było na porządku dziennym. Globalne ocieplenie w ogóle poszło, przynajmniej w tamtym okresie, w kąt. No i tutaj znowu zegar został przestawiony na godzinę 11:55, czyli to, co deklaracje sprawiły, że minuta do tyłu, no to, że to wszyscy zignorowali delikatnie mówiąc, spowodowało, no, że znowu mamy 11:55. W 2015 roku
zegarek został ustawiony na 11:57, no czyli jeden z lepszych wyników od początku ustawiania tegoż czasu. No wiemy wszystko, co się dzieje i broń w rękach nieodpowiednich ludzi i to, że Stany Zjednoczone jakoś nie do końca potrafią się dogadać z Rosją. Rosja rozrabia na Ukrainie. To wszystko spowodowało, no, że ten zegarek teraz wskazuje, przynajmniej w 2015 roku wskazywał 11:57. Ciekawe na koniec tego roku dowiemy się, która jest godzina, albo po prostu spręży na w tymże zegarku trzaśnie.